Pożądaniem wielkim pragnąłem pożywać tą paskę z wami, zanim będę cierpiał. Zaprawdę powiadam wam, że odtąd nie będę już spożywał, aż się wypełni w Królestwie Bożym. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Ja, panie? Może ja? A czy to ja? Jeden z dwunastu. Czy to ja, mistrzu? Tyś powiedział. Bierzcie i jedzcie. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem krew moja, kielich nowego przymierza, która za was i za wielu będzie wlana na odpuszczenie grzechów. To, ilekroć czynić będziecie, na moją pamiątkę czyńcie. Przykazanie nowe daję wam, byście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Po tym poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość mieć będziecie, jedni ku drugim. Niech się nie trwoży serce wasze, ani nie lęka. W domu ojca mego jest mieszkań wiele. Oto idę przygotować wam miejsce, abyście tam, gdzie ja jestem i wy byli. Już wiele z wami mówić nie będę, gdyż zbliża się Książę tego świata. Nie ma on władzy nade mną, a jeno trzeba, by świat wiedział, że i ja umiłowałem Ojca i że spełnię wszystko, cokolwiek mi przykazał. Powstańmy, pora nam już odejść stąd.